Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo, bardzo dziękuję, że możemy się spotkać, chociaż tak, bo i tak wierzę, że spotkamy się w drugiej połowie roku w Poznaniu podczas kolejnej edycji Animatora, 13. No Chyba. tak, jakoś ten czas szybko Tak, leci, muszę przyznać, i tak się ale w złożyło, ogóle... że ta... Tak, tak się złożyło, nie, że ta trzynastka, którą ja osobiście uwielbiam, no, okazała się stereotypową i troszkę pechową, ale to chyba no dla tak, wszystkich. No dla animatora to może rzeczywiście pechowo, że trzynastka, bo festiwal został na razie przełożony na październik. Mam nadzieję, że do tego czasu już będzie można bez przeszkód zorganizować festiwal, ale wszystkie festiwale, które nawet nie mają 13 edycji, które w tym czasie miały być, czy nawet tam w czerwcu i w lipcu, no rezygnują z tych edycji, niektóre przechodzą na formę internetową. Pokrótce, bo my już tak weszliśmy tutaj w rozmowę o festiwalu, ale żebyście wiedzieli, z kim Marcin Giżycki, dyrektor artystyczny festiwalu Animator w Poznaniu, historyk, teoretyk filmu animowanego, wykładowca akademicki i tu, i tam, a czasem twórca filmów. I to bardzo oryginalnych, i o tym też będziemy mówić. Dlaczego? Uważam, że bardzo oryginalnych. Powodem, dla którego spotykamy się dzisiaj, jest film Wieczór. Film, który, no właśnie, wczoraj zostało to ogłoszone, reprezentuje Polskę z dwoma jeszcze studenckimi pracami na festiwalu w Annecy. Także moje serdeczne gratulacje. Ja zauważyłem jeszcze trzeci film studencki, więc jest mój trzy filmy studenckie. Aha, no a ja właśnie jeszcze nie przeanalizowałem w ogóle, także od ciebie tak. Dowiedziałem się dzisiaj. Ja wiem, ja przeoczyłem i prostuję teraz. Film Wieczór, film, który zamykał kategorię profesjonalną na tegorocznej Opla i film, który zaskakuje, jeżeli ktoś nie czytał wcześniej opisu, bo na koniec jest informacja i odsłonięcie kart, o co tak naprawdę chodzi i co my tak naprawdę obserwujemy. Więc Marcinie, co my tak naprawdę tak. obserwujemy w filmie Wieczór? Oj, można bardzo krótko powiedzieć, ale sądzę, że chcesz więcej informacji. No więc to nie można średnio, jakoś tak mówić, albo krótko, albo trochę dłużej. Mamy Trzeba czas. Zacząć od tego, że tak, że jak już mnie przedstawiłeś, ja jestem historykiem filmu, także historykiem sztuki. I od dawna myślałem, żeby właśnie zrobić film dedykowany Zenonowi Wasilewskiemu, no, który był jednym z pionierów polskiej animacji przed II wojną światową i w zasadzie twórcą w ogóle polskiej produkcji polskiego filmu animowanego, zorganizowanej produkcji już po II wojnie światowej do 1951 chyba roku. Był jedynym twórcą, który kręcił filmy lalkowe w Polsce. Także no, był pionierem, prawdziwym pionierem animacji polskiej, ale był także malarzem i ja znałem jego obrazy, natomiast ta twórczość jest dosyć mało znana, no, ponieważ przede wszystkim był pamiętany jako twórca filmów animowanych. No i kiedy ja początkowo w ogóle chciałem zrobić ten film na okrągłą 50. rocznicę śmierci Zenona Wasilewskiego, czyli miałem nadzieję, że w 2016 roku ten film będzie gotowy. No ale niestety nie dostałem dofinansowania. Ten projekt był odrzucany kilka razy w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej i dopiero udało mi się to zrealizować dzięki funduszom, jakie miasto Bydgoszcz
na ten film wysupłała, miasto Bydgoszcz, czyli ona wysupłała. Także w końcu no, jest ten film. I jest to film, który zainspirowany jednym z obrazów Zenona Wasilewskiego, który teraz Państwo widzicie tutaj na ekranie. No to zdecydowałem się ujawnić ten obraz, chociaż w zasadzie jest to puenta filmu, więc trochę to psuje może przyjemność z oglądania. Tak, spoiler jest to. Ale z drugiej strony trudno mówić o tym filmie, nie pokazując w tym momencie tego obrazu. Piotrze, co tam jeszcze chciałbyś wiedzieć? Jak trafiłeś na ten obraz? Ponieważ dla mnie było zaskoczeniem nie tylko to, że Zenon Wasilewski poza tworzeniem filmów, poza rysowaniem, bo jakby znałem jego pojedyncze, rozproszone rysunki sprzed wojny jeszcze, to nie wiedziałem o tym, że malował także obrazy. I co więcej, ten obraz znajduje się w moim mieście, czyli w Łodzi, w Muzeum Sztuki w Łodzi, tylko że nie znajduje się na stałej ekspozycji, także gdzieś tam jest skryty. Jak na niego trafiłeś? Trafiłem dlatego, że ja w ogóle pisałem pracę magisterską o Wasilewskim, więc zadałem sobie dosyć dużo trudu, żeby dotrzeć do wszelakich prac artystycznych, jakie pozostawił, nie tylko do filmów. Ale z tym obrazem nawet zapoznałem się, czy zetknąłem się jeszcze zanim w ogóle zacząłem pisać pracę magisterską na studiach, bo chyba jeszcze byłem wtedy licealistą, jak ten obraz był reprodukowany w piśmie Przegląd Artystyczny przy okazji recenzji wystawy łódzkiego oddziału Związku Artystów Plastyków. No i Wasilewski tam właśnie dostarczył ten obraz. I ponieważ już w liceum byłem namiętnym czytelnikiem pism o sztuce, projektu, przeglądu artystycznego, co tam wtedy było. Także od razu zapamiętałem ten obraz. O Wasilewskim oczywiście wiedziałem, to nie było dla mnie nazwisko nieznane, ponieważ wyrosłem w domu krytyka filmowego, który też między innymi pisywał o animacji, więc to było nazwisko dobrze mi znane. No i potem jak już zacząłem myśleć o jakimś filmie, to w sposób naturalny ten obraz przyszedł mi do głowy, bo jest to najlepszy obraz Wasilewskiego. On nie był bardzo oryginalnym malarzem, natomiast na pewno był malarzem surrealistą i uważał się za surrealistę. Nie był oryginalny w tym sensie, że on malował obrazy przypominające obrazy bardziej znanych malarzy, a to Salvador Dali, a to René Magritte, a to Max Ernst. No to jest akurat taki obraz może w stylu Magritte, ale naprawdę jest to dobry obraz. A czy trafiłeś na jakiekolwiek wzmianki Wasilewskiego o tym, że chciałby kiedyś to, co ukazał na obrazie, przenieść na taśmę filmową? To znaczy na wzmianki i jego własne jakieś notatki nie natrafiłem, ale on składał projekty filmów znacznie bardziej surrealistycznych niż te, które mógł zrobić. No na przykład to zresztą zaważyło na całej jego karierze. Jego chyba trzecim filmem był film pod tytułem Pan Piórko śni. Taka bajeczka dla dorosłych o urzędniku, który zaczyna śnić, wylatuje razem z łóżkiem przez okno i nad miastem fruwa sobie w tym łóżku. Tutaj przepraszam, dodam tylko, że ten film był prezentowany podczas pierwszej Opla w 2013 roku, podczas finału w Muzeum Kinematografii. Pan Piórko śni. Także staśmy. No i bardzo dobrze, dlatego, że ten film nie tylko, że został zatrzymany kiedy był zrobiony, nie poszedł do dystrybucji, nie poszedł do kin. Przypominam, że w tamtych czasach, koniec lat 40., 50., aż właśnie do późnych 70. czy nawet 80. filmy krótkie były wyświetlane jako dodatki w kinach przed filmami fabularnymi.
I to był świetny sposób dystrybucji tego typu twórczości. Potem to się skończyło. No ale ten film nie trafił do kin. Został oskarżony przez władze kinematografii o formalizm. A to było bardzo poważne oskarżenie w czasach tego socrealizmu twardego. Czyli właśnie lata, późne lata 40. do połowy mniej więcej lat 50. Natomiast ten zakaz okazało się, że był tak silny, że kiedy gdzieś około 1985 roku taki dziennikarz z telewizji polskiej, Franciszek Kuduk, zrobił według mojego scenariusza film dokumentalny o Zenonie Wasilewskim i chciał wypożyczyć kopię tego filmu, żeby tam jakiś fragment wykopiować, to dyrektor, ówczesny Semafora, pan dyrektor Kuzio, powiedział: nie ma mowy, ten film ma zakaz i ja nie mogę dać. To był 85 rok, czyli czyli ile lat po tym, jak ten film był zrobiony. I no dopiero właśnie być może ty byłeś pierwszym kuratorem, który pokazał ten film publicznie, chociaż wydaje mi się, że myśmy to też pokazywali na Animatorze, kiedy robiliśmy retrospektywę Wasilewskiego. Na pewno byłem jednym z pierwszych od wielu, wielu lat, bo za dowód był dzienniczek projekcji, który był dodawany do taśmy filmowej. I operatorzy mnie zawołali, kiedy przywiozłem z Wałbrzyski, z Filmoteki Narodowej, kopię filmu Opowieść Michałkowicka. To był najdłuższy film Zenona Wasilewskiego, prawda? I pierwszy ten... kolorowy. Pierwszy dokładnie. Kolorowy jego film, tak. Dokładnie. Tak. I ten film był też pokazywany podczas drugiej albo pierwszej, być może nawet właśnie pierwszej, właśnie z Pan Tyrkośni. No i ostatnia projekcja, jaka była tam zapisana, była chyba 71, drugi rok w tym dzienniczku. No, także... no to musiałeś być wcześniej. W którym roku, przypomnij mi, w ogóle Opla się zaczęła? 2013. No tak, tak, to byłeś szybszy niż my, tak. No, bo ale myśmy to, tak. Tak, tu dodam, że ja wczoraj właśnie tak się złożyło, że przypomniałem sobie taki tekst, który napisałem po festiwalu Animator w 2017 roku, kiedy była duża retrospektywa Wasilewskiego. Tutaj musiałbyś mi przypomnieć, czy to był 18, 17. Był wtedy filmy Czerwca i Wasilewskiego. Tak. Animacja lalkowa była tym przewodnim tematem. Tak. Podejrzewam, wtedy, że to jednak był 16, bo to była ta 16. okrągła rocznica. No, więc w 16 roku ja trafiłem na tę retrospektywę Wasilewskiego i pamiętam, że siedzieliśmy z Weroniką Płaczek, dyrektorką festiwalu Animocji z Bydgoszczy, notabene, byliśmy chyba najgłośniej śmiejącymi się osobami, bo byliśmy pod tak dużym wrażeniem tego szczerego, czystego, bezpretensjonalnego humoru, jednocześnie niesamowitych pomysłów z zabawą 2D, 3D, w sensie wycinanka, a lalka, prawda? To było coś niezwykłego. Także ta retrospektywa była fenomenalna wtedy na Animatorze. Nie, no to był mistrz filmu lalkowego i warto byłoby wydać w ogóle płytę wreszcie, bo tylko w zasadzie na płytach DVD jest dostępny jego ten, no taki najbardziej znany film, tak, chociaż jest... nie pierwszy, Za króla Krakusa. Ja zresztą myślałem o tym, żeby przy okazji tej retrospektywy na Animatorze wydać taką płytę, ale no nie udało się odpowiednich funduszy czy sponsora znaleźć. Mhm. Ale to trzeba naprawić. Tak, koniecznie. Ja bym chciał teraz przejść do samego procesu powstawania tego filmu. I tutaj właśnie w trakcie
tej opowieści dodam krótki storyboard, który otrzymałem od ciebie dzisiaj, tak. Chyba we właściwej kolejności. No właśnie, jak wyglądał proces tworzenia tego filmu, ile trwała praca, ile osób brało udział w realizacji? Jak na tak króciutki film, bo to film ma 3 minuty 20 sekund, to ekipa była bardzo duża. Może powiem coś o tej ekipie. Otóż ja od pewnego czasu współpracuję z taką znakomitą grupą artystów, ale nie tylko artystów, ludzi zupełnie często różnych profesji, którzy nazywają się Czarny Karzeł i mają siedzibę w Bydgoszczy. Organizują swój własny taki festiwal artystyczny, nie tylko filmowy, pod tytułem Oko nigdy nie śpi. Zwykle to w lipcu się odbywało, w tym roku się pewno w lipcu nie odbędzie. Organizują różne akcje, a wśród nich są i malarze, czy malarki, performerzy, czy performerki, ale także ludzie kompletnie nie z artystycznych zawodów, którzy uczestniczą w ich akcjach. Mechanik samochodowy, budowniczy i tak dalej. No i myśmy z moją żoną Agnieszką, która jest pisarką, kiedyś Agnieszka została zaproszona przez nich, w ten sposób poznałem się ja też z tą grupą, od tego czasu współpracujemy, zrobiliśmy wcześniej, w 17 roku chyba była premiera, film pod tytułem Teatrum Magicum, który zdobył chyba 11 jakichś nagród na festiwalach filmowych. To był film aktorski ze wstawkami animowanymi. No i ta sama ekipa tutaj współpracowała ze mną przy tym filmie, a była to trochę współpraca w tym wypadku kuriozalna, ponieważ ja nie mogłem na zdjęcia, które miały być pod koniec roku 18, jakoś listopad, grudzień, przyjechać do Bydgoszczy z tej prostej przyczyny, że miałem problemy zdrowotne i w związku z czym w dużym stopniu pod moimi wskazówkami oni realizowali częściowo w ogóle beze mnie ten film. Na szczęście ten cały scenariusz jest bardzo ścisły i konkretny. A potem ja zacząłem reżyserować za pomocą Skype'a. Przez Skype'a. Nie wiem, czy wiele takich wypadków było w historii. A potem oczywiście ja zacząłem dostawać od nich gotowe materiały i poprawiać, to trzeba zmienić, tamto trzeba zmienić i tak dalej, i tak dalej. Ale to była naprawdę liczna ekipa, bo wbrew pozorom trzeba było zarówno zrobić miniaturkę dekoracji, to co jest w tle widoczne w tym obrazie, sfotografować poszczególnych aktorów, których jest 4, na tak zwanym green boxie. Potem wymagało to jeszcze wysiłku kolegów, żeby to wszystko połączyć, czyli zrobić jakby efekty specjalne, czy tę całą postprodukcję. W sumie to chyba co najmniej 20 osób przy tym pracowało. Piotrze? Wracam. Tak, tak. Ja tak. Na moment zrobiłem unik po to, żeby było lepiej widać storyboard. Tak. Natomiast wszystko słyszałem. Chciałem spytać o aktorów. To znaczy, czy to byli profesjonalni aktorzy, czy to byli tylko złapanki. Pan tam stanie, a pan tam. No bo oni nie grają. Nie, to byli. No to nie by. No właśnie, tam trzeba zacząć od tego, że to są postacie, które raczej są. I nie wymagają specjalnie jakiegoś rzemiosła aktorskiego. Natomiast są to wszyscy członkowie tej grupy Czarny Karzeł, którzy uczestniczą w bardzo wielu akcjach tej grupy. Akurat chyba żaden z tych 4 panów, którzy są widoczni na ekranie,
nie jest profesjonalnym artystą, ale od lat działa w takich akcjach artystycznych organizowanych przez innych czarnych karłów. Także, ale jak już mówisz o tym, że tam niewiele mieli grania, to właśnie zarzut, z jakim się stykałem, kiedy starałem się o pieniądze w Polskim Instytucie Filmowym, jaki mi stawiano, mówiono, że w tym filmie no, to nie ma akcji. To nie ma akcji, to nie jest scenariusz w ogóle. No. Nie powiem tam, jeden z moich dobrych kolegów był w tej, bardzo znany animator był w tej komisji i dostałem od przynajmniej dwa razy tego typu recenzje ze strony ekspertów Instytutu Filmowego. Natomiast mnie właśnie o to chodziło, że tam się nic nie działo, bo to jest film o czekaniu, jak czekanie na Godota oczywiście. Cały pomysł był jakby formalny, żeby był ten ciągły, jednostajny odjazd kamery, żeby ekran zaczął się zwężać z lewej i z prawej strony i doszedł do formatu obrazu Wasilewskiego i żeby na końcu ten obraz się pojawił i to wszystko tłumaczy, prawda, do czego dąży ta cała akcja, której prawie nie ma. No tak, w pismie za bardzo zbyt formalnych rzeczy nie lubię. Przynajmniej tak jak patrzę na... No, były wyjątki, bo chociażby powstał swego czasu w Film Studio film Tymona Albrzykowskiego. Zresztą w tym samym roku, w którym Twój Monument zdobył brązowy tobołek na festiwalu Opla. Ale tak to za bardzo właśnie takich rzeczy eksperymentalnych, rzeczy zbyt formalnych, no raczej się nie wspiera. To nie Austria. To fakt, ale wiesz, no podobno tam w PiS-ie teraz jest taka kategoria nie tyle filmu eksperymentalnego, co nowatorskiego, ale o ile zdążyłem się zorientować, to przede wszystkim chodzi o to, żeby projekty zawierały jakieś nowinki techniczne typu 3D, a nie chodzi o to, czym naprawdę jest film eksperymentalny. Jak mówiłeś o reżyserii przez Skype, to przypomniała mi się taka anegdota, że był jeden reżyser, który ponoć reżyserował wideoklip przez Skype, to był David Lynch. Dostał kiedyś zlecenie i nigdy nie pojawił się na planie wideoklipu. Nie powiem teraz dokładnie tytułu tego wideoklipu, ale to jest jakieś 6-8 lat temu i faktycznie nigdy nie pojawił się na planie tego wideoklipu. Wszystko przez telefon, przez Skype, powstał. Na zasadzie to teraz trochę odjedźcie kamerą, zrzućcie niewyraźny obraz, trochę mgły, więcej mgły. I ogólnie surrealizm i mamy Lyncha wideoklip. No dobrze. No wiesz, to Lynch nie jest wyjątkiem, bo Tim Burton niektóre swoje filmy dopiero właśnie widział na stole montażowym, ponieważ do montażu akurat przykłada dużą wagę. Dwa lata temu na Animatorze mieliśmy jako gościa specjalnego mojego byłego studenta z uczelni amerykańskiej, z którym jestem związany, Rhode Island School of Design. Ale on u mnie w klasie w Rhode Island School of Design był w ogóle na początku, na przełomie lat 80. i 90., czyli już bardzo dawno temu. Dzisiaj jest uznanym animatorem, specjalistą zresztą filmów lalkowych. I Tim Burton poprosił go o współpracę przy filmie Gnijąca Panna Młoda, chyba nie mylę tytułu, tak. To się w Polsce nazywało. Tak. I opowiadał Mike, oni to podpisali razem. To nie jest film, jeśli chodzi o reżyserię, to nie jest film tylko Tima Burtona, ale także Mike'a Johnsona, tego mojego studenta. I Mike mi opowiadał, że Tima nie było przez cały proces realizacji. Dopiero kiedy zdjęcia zostały ukończone, pojawił się i powiedział, ja teraz to wszystko zabieram
ty już się nie wtrącaj, ty już wykonałeś swoje, no i dalej już się odbywało bez Majka. Ale w Majk jest podpisany jako współreżyser. Także wiesz, niekiedy, zwłaszcza pewnie w Hollywoodzie, to tak działa. Bywały takie sytuacje. Ja tutaj zostawiłem obraz Wasilewskiego po lewej stronie, po prawej stronie kadr z twojego filmu, poprzedzający obraz Wasilewskiego. Także możecie zobaczyć tutaj, jak oddana jest poetyka, jak oddane jest światło i jak przełożony jest ten obraz na film. Ja właśnie jeszcze mam pytanie o animatorów. Ile osób pracowało ile osób animowało ten film? I kto to robił? W zasadzie jeden chłopak. Marcin Rozczyniała. Jest ci znany, Marcin Rozczyniała. Tak. Przy pomocy operatora, który był Łukasz Owczarzak, on tam też trochę się dołożył. Więc przy samej animacji pracowały dwie osoby. Natomiast ja tutaj muszę też zwrócić uwagę, w gruncie rzeczy ty na to zwróciłeś uwagę przed chwilą, to jednak na tę całą dekorację, która jest z kolei dziełem Marty Filipiak, jednocześnie pełniącej funkcję producentki tego filmu. I uważam, ona była odpowiedzialna za te stroje tych panów też, ale i za całą tę plastykę. I zrobiła naprawdę wspaniałą robotę. Nie, też nie po raz pierwszy już współpracuję z Martą jako z dyrektorką artystyczną filmu, bo przy Teatru Magikum miała taką samą funkcję i też była producentką. Ale rozumiem, tutaj a propos jeszcze właśnie scenografii, animacji, rozmieszczenia wszystkich elementów, no bo animowany jest wagon pociągu, tramwaju, natomiast i ten wagon, że ci przerwę, ten cały tramwaj jest dziełem Marcina Rozczyniały, on zbudował go. Oczywiście był model, miniaturka, która została za pomocą metod komputerowych włączona w tę dekorację i w aktorów. Czyli de facto jedynie to, co było live, to była ta czwórka aktorów, która stała w tym rozmieszczeniu, no bo to, co widzimy w tle, to już jest postprodukcja i do tego dołożone prawej. Mamy pytania, dlatego że tutaj w trakcie można komentować. Jest jedno pytanie. Zacznę od góry. W ogóle to nie jest pytanie, ale I can't wait to watch the last film made by Mr. Giżycki. Tutaj Mr. Kropka, znany ci pewnie z Zippy Frames, dyrektor na festiwalu Reanima w Bergen, ale też gość animatora. Niejednokrotnie czeka na twój film, żeby w końcu zobaczyć. Mr. Kropka NC. To jest kierunek. I mamy pytanie od Ewy. Czy film Franciszka Kuduka o Zenonie Wasilewskim powstał? Jaki miał tytuł? Powstał. Tytuł był po prostu Zenon Wasilewski. No i gdzieś tam zgnije w archiwach telewizji polskiej. On był jeszcze kręcony na taśmie 16 mm. Jak ja kilka lat temu próbowałem z archiwum wydobyć ten film dla siebie, dla po prostu swojego archiwum, to bardzo długo tego szukali. Wreszcie mi powiedzieli, że znaleźli negatyw, a trzeba dodać, że wtedy filmy telewizyjne były kręcone na dwóch taśmach. Osobno dźwięk na taśmie magnetycznej, osobno obraz. I jedna i druga taśma miała 16 mm szerokości. Nawet nie wiem, czy znaleźli dźwięk. Znaleźli negatyw, obiecali, że bo do zrobienia kopii elektronicznej, czyli cyfrowej, może być negatyw, to nie jest problem. Obiecali, że może zrobią kiedyś mi tę kopię cyfrową, nigdy tak jej nie dostałem. A teraz z Telewizją Polską w ogóle trudno utrzymywać stosunki i coś tam załatwić. No dobrze, słuchajcie, jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, to pytajcie, dlatego że ja sobie założyłem
jednak ten czas był taki około pół godziny, chociaż jak już wiecie, nieraz to się bardzo nie udaje. Więc myślcie o pytaniach, natomiast ja chciałem jeszcze nawiązać do tego, co powiedziałem na początku, o tej oryginalności i wytłumaczyć się, co miałem na myśli, mówiąc o oryginalnej twórczości. A mianowicie, jakby to określić, to jest taka no, akademicka troszkę, ale nie. Chodzi o to, że Marcin sięga po konkretnych, bardzo często, nie zawsze, ale sięga po konkretnych twórców mało znanych, zapomnianych, John Whitney chociażby, czy znanych, ale pokazanych zupełnie w sposób zaskakujący, jak Rudolf Valentino, czy właśnie Zenon Wasilewski, którego no, dla mnie osobiście było to zaskoczeniem, zostaje ukazany jako malarz surrealista. Także jest to uważam bardzo potrzebna twórczość, bo poprzez nie tylko robisz filmy, ale też popularyzujesz wiedzę na temat tych osób, na temat tych artystów, ich twórczości. To jest bardzo ciekawe dopełnienie też tej twojej, nazwę to literackiej kariery, tak? Książek o historii, teorii i tak dalej. Także... No wiesz, mów. Nie, no jakby, nie, jakby to jest wszystko, to jest wytłumaczenie, dlaczego ta oryginalność. Możesz skomentować to, czy się z tym zgadzasz, czy nie. Wiesz, nie no, generalnie no, zgadzam się, że prawie wszystko, przede wszystkim zrobiłem kilkanaście filmów dokumentalnych i wszystkie są o artystach bądź o sztuce, w tym 3 o filmowcach, 2 o animatorach. Także, no ponieważ jestem historykiem sztuki i filmoznawcą, więc jakoś te dwa tematy naturalnie mi się łączą. Natomiast rzeczywiście kilka takich filmów eksperymentalnych dedykowałem różnym filmowcom. Bardziej znanym, jeden jest Eisensteinowi dedykowany, czy mniej znanym. Ale niekiedy to bywa tak, że najpierw powstaje film i ja sobie wtedy uświadamiam, że przecież ja zrobiłem ten film, bo miałem w pamięci twórczość jakiegoś innego, ale w podświadomości dopiero sobie to uświadamiałem, kiedy dzieło powstawało. Tak było w przypadku tego filmu, który dedykowałem Whitneyowi. Ale też zdarzało się, że nie planowałem, że film w zasadzie nie był inspirowany, ani nie miał być dedykowany żadnemu znanemu filmowcowi. A i tak potem okazało się, że jakoś mi te elementy nawiązania do filmów same tam gdzieś wychodziły. Tak było w przypadku Chaplina, w jednym z moich filmów takich improwizowanych, malowanych spontanicznie. Tak było w przypadku Méliès'a, w innym takim improwizowanym filmie. Nagle mi po prostu jak improwizowałem, malowałem pędzelkiem na japońskim papierze, nagle wyszedł mi ten księżyc Méliès'a z rakietą wbijającą się. Księżyc jak twarz i w tę twarz wbija się rakieta. Wyszło to spontanicznie samo, więc no widocznie już tak głęboko siedzę w historii kina, że to jakoś samo wychodzi. Jest jeszcze jedno pytanie, nie, właściwie dwa pytania, kolejne od Ewy. No właśnie, to jest też, ja też tu coś dodam, ale na razie to jest pytanie do naszego gościa. Czy żyją potomkowie Wasilewskiego? Czy pan Marcin ma z nim kontakt? W napisach filmu Wasilewskiego często tak. Pojawia się Irena Wasilewska, czy to była jego żona? Nie, to nie była jego żona, on nie miał żony, to była jego siostra. To była jego siostra i nie żyje też od dawna. Jak już nie żyła Irena i nie żył już sam Wasilewski, ja znalazłem jeszcze brata Zenona Wasilewskiego, który mieszkał w Radomiu.
i pisałem listy. To było w trakcie, jak pisałem pracę magisterską. Pisałem listy bez odpowiedzi. Wreszcie znałem adres. Zdecydowałem się tam pojechać. No i oni mnie nie wpuścili do mieszkania. Właściwie niemal mnie wyrzucili za drzwi. Nie tłumacząc dlaczego. Może nie byli w dobrych stosunkach z Zenonem, nie wiem. Nie miałem żadnej pomocy od rodziny, a to była jedyna rodzina, o jakiej wiedziałem, że jeszcze żyła. To ja tutaj właśnie dodam, że nie wiem, czy wiecie, że Zenon Wasilewski jest pochowany w Łodzi. Na cmentarzu starym w Łodzi znajduje się jego grób. Nie jest jakoś specjalnie wyeksponowany, natomiast wie o nim i co roku odwiedza go razem z grupką uczniów jedna z pań nauczycielek szkoły podstawowej nr 36 w Łodzi, która od kilku lat nosi imię Zenona Wasilewskiego i która mieści się naprzeciwko gmachu Muzeum Sztuki w Łodzi na ulicy Wieckowskiego. Także jeżeli ktoś chciałby kiedyś być, pojawiłby się w Łodzi, to polecam zajść właśnie tam, bo nie tylko jest na terenie szkoły i podejrzewam, że będzie można wejść i zobaczyć stała wystawa poświęcona Wasilewskiemu, ale przed jest także pomniczek króla Krakusa, który sobie siedzi i wita tych, którzy przychodzą. Także to jest taka ciekawostka. Ja akurat miałem okazję być na nadaniu imienia tej szkole, imienia pana Wasilewskiego, zresztą w towarzystwie między innymi pana Tadeusza Wilkosza, starszych animatorów, scenografów, kostiumologów związanych ze starym semaforem. Co więcej, to nawet byłem w grupie konsultantów tego pomniczka. To taka ciekawostka sprzed lat. No, idziemy jeszcze dalej, bo jest jeszcze jedno pytanie. Czy teraz pracujesz nad jakimś filmem? Pytanie od Michała Broza. Ach, Michała Broza, to pozdrawiam Michała w takim razie bardzo serdecznie. Ja zawsze pracuję nad jakimś filmem. Oczywiście w przerwach, kiedy nie muszę pisać pilnie artykułu albo nie muszę uczyć. Teraz uczę online, jak zresztą wszyscy, którzy muszą uczyć. Tak, tylko że w ogóle, no dobra, to już powiem od razu. Ja dostałem, a raczej mój producent, dofinansowanie na pełnometrażowy film o historii polskiej animacji. No ale niestety z powodu sytuacji, jaką mamy na razie, zrobiliśmy trochę zdjęć uciekających jeszcze w zeszłym roku przed otrzymaniem dotacji z PISF-u. Ale teraz to jest cały projekt zawieszony. Zresztą mamy jakieś problemy ze współpracą z dawną Filmoteką Narodową, czyli dzisiaj z Finą, która domaga się strasznych pieniędzy za udostępnienie filmów, do których ma prawa. No może to jakoś wynegocjujemy. To jest taki duży projekt, który nade mną wisi. Ja nawet tutaj obok mam taki twardy dysk z tymi nagranymi wywiadami, które już zrobiliśmy. Natomiast no coś tam, jakąś animację robię, którą mogę robić we własnym komputerze, czy raczej własnymi siłami, bo to także wymaga tam trochę malowania. No i chyba to, jeszcze montuję taki dokument, ale nie będę się nim specjalnie chwalił, natomiast jest to niestety czasochłonne bardzo dla mojej amerykańskiej uczelni z takich kabaretów, które tam kiedyś tworzył niejaki Szymon Bojko i także moja żona, pozostałe materiały filmowe, które trzeba zmontować. I no może to nie jest mój autorski projekt, ale zobowiązałem się, że to zrobię. Powiem ci, że dokument to by mógł powstać o przychylności instytucji
w Polsce, takich jak właśnie wspomniana Filmoteka, czy Telewizja Polska, czy starsze studia filmowe, jeżeli chodzi o otwartość i przychylność w dostępie do spuścizny związanej z nie tylko polską animacją. Ktoś powinien dokument o tym zrobić. Wiesz, no wydawałoby się, że w przypadku tego dokumentu o polskiej animacji, że pieniądze idą z kasy państwowej, z Instytutu Filmowego. Jest to oczywiście film, który będzie promocją polskiej animacji na całym świecie, jeśli kiedyś powstanie. I wiesz, i mamy problemy też z państwową instytucją, która w ogóle kiedyś tam, dawno temu, ja w ogóle 30 lat o ten projekt walczyłem, więc zdążyło się zmienić wielu dyrektorów, ale kiedyś w zasadzie było obiecane mi w tej instytucji, że jeżeli dojdzie do realizacji takiego filmu, to oczywiście Filmoteka wejdzie aportem jako współproducent ze swoimi zasobami. Nie, ale no, negocjacje będą, może się uda coś wynegocjować. Od tego w gruncie rzeczy zależy przyszłość całego projektu, no bo to są duże pieniądze. No, pozostaje trzymać kciuki, natomiast żeby jednak zakończyć czymś pozytywnym, to właśnie na stronie, na ekranie pojawiły się dwa zdjęcia, które wykonaliśmy na, nie wiem czy je widzisz. I widzę je doskonale i łezka, wiesz, do oka mi płynie. Skąd w ogóle masz te egzemplarze? No więc powiem ci, że byłem w szoku, jak byliśmy na wystawie polskiego grafika, plakacisty i autora... Krzysztofa Lęka. Tak. Ta wystawa była w Galerii Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w zeszłym roku. Weszliśmy na piętro tej galerii i nagle naszym oczom ukazały się w sumie chyba 8 okładek pisma, o którym tylko wiedziałem od ciebie, a tu nagle były. Czy coś więcej możesz powiedzieć? Powiem ci, że to są moje egzemplarze. To są moje egzemplarze. Tylko z powodu tego, że styczeń i luty spędziłem w Stanach Zjednoczonych, nie ta Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi nie zdążyła mi zwrócić tych egzemplarzy, a teraz nie można, bo koronawirus. Także, no ale to są moje egzemplarze. No proszę. Anima Film to było pismo wydawane w latach 80. Dobrze mówię? Nie. To był koniec lat 70. Okej. Okay. I to było pismo jakby ASIFY, prawda? Czyli Stowarzyszenia... To było pisma ASIFY, tak. Twórców animacji. Mhm. Ale ile tak, w sumie zostało wydanych? No tak jak mówisz, tam jednego numeru brakowało na tej wystawie, a więc chyba 9 było w sumie wydanych, tak. A to był kwartalnik? To był kwartalnik, jak najbardziej. Pierwszym dyrektorem był pan Mieczysław Walasek, taki partyjny krytyk filmowy, który niestety umarł, chociaż pewnie zrobił dobrą robotę, uruchamiając ten cały projekt. No i jakoś moi właściwie mentorzy, koledzy filmowcy, tacy jak Daniel Szczechura, Mirosław Kijowicz, jakoś przekonali władzę, że jest taki młody krytyk, interesuje się filmem animowanym i że może właśnie on by pociągnął to dalej po panu Walasku. W zasadzie te numery, poczynając od trzeciego do ostatniego, były podpisane przeze mnie, że byłem redaktorem naczelnym, ale ja do końca nigdy nie dostałem oficjalnie nominacji. Byłem tylko PO. No tak. A myślałeś o tym, żeby wrócić do wydawania pisma poświęconego animacji? Czy w dobie nowej... No w każdym razie, wiesz, ASIFA ma już własne pismo, którego teraz redaktorem naczelnym jest Chris Robinson, czyli dyrektor Festiwalu Filmów Animowanych w Ottawie.
I to oczywiście nie jest aż tak efektowne wydawnictwo, jak był Animafilm, bo tutaj Państwo tego nie mogliście ocenić, ale to było pismo bardzo dużego formatu, kolorowe. W końcu w latach 70. w Polsce tych takich kolorowych pism nie było tak wiele, zwłaszcza artystycznych. Nawet Przegląd Artystyczny był głównie czarno-białym pismem. Także jako biulety na SIF-y to się ukazuje właśnie jako chyba Asifa Magazine to się nazywa, ale numeracja jest zachowana od animatorów poczynając. Natomiast w ogóle uruchamiać teraz pismo to jest bardzo ryzykowny biznes, to jeżeli już to coś internetowego pewno, ale jestem trochę za bardzo już teraz zajęty jakimiś własnymi pomysłami, których mam jeszcze trochę w głowie, żeby je zrealizować, jak i uczeniem ciągle. Także to już ktoś młodszy musi zrobić. No dobrze. Czas, ten dźwięk to był taki dźwięk dla mnie, pora powiedzieć stop. Więc mówimy stop, ale jednocześnie to, co mówiłem, mam nadzieję do zobaczenia na Animatorze numer 13 w drugiej połowie roku. Trzymam kciuki tak. Za wieczór w ANSI, kolejne festiwale, na których mamy nadzieję, że będzie film gościć. I bardzo, bardzo dziękuję za to, że poświęciłeś swój czas. No to ja Piotrze, dziękuję za zaproszenie. Zapraszam Ciebie i wszystkich na Animatora oczywiście, gdzieś tam w październiku. No i do widzenia Państwu, do widzenia Piotr. Do zobaczenia. A ja Państwa zapraszam, wiecie co, zapraszam Was 21.15, dlatego że chwilę tutaj muszę się wody napić. 21.15 zapraszam Państwa na spotkanie z Kinem Manual, czyli pozostaniemy w kręgach eksperymentu. A Gaja Rząd, Maciej Bączek będą naszymi gośćmi online. Porozmawiamy sobie o ich wideoklipie, o wideoklipie Macieja przede wszystkim, jako reżysera Fox Wedding, którego mogliście oglądać w tym roku w kategorii animowanych wideoklip, ale porozmawiamy również o tym, co oni robią. Także Kino Manual będzie 21.15 od teraz. Do zobaczenia. Oh!